sławetni Mencele. Mamy pierwszy wypadek. Na vlogowanie od kuchni. Tutaj proszę, druga kamera. Cześć wszystkim. Słuchajcie, jest niedziela, godzina 7:45 rano. Sorry za mój głos. Dopiero co wstałem. A wczoraj mieliśmy małego grillka, bo w naszych okolicach tutaj pojawił się kanał Mencels on the go. I wczoraj byli u nas odwiedzić, także mówię, zrobiliśmy sobie grillka. Było u nas też adamikowanie. Trochę posiedzieliśmy i stwierdziliśmy, że dzisiaj rano idziemy na supy popływać. Mieliśmy jechać do Torki na bardzo fajną lokalizację na Babocom, ale się okazało, że są fale metrowe, więc tak trochę nie bardzo na supach. Także jedziemy na kanał w Exeter, po którym pływałem ostatnio. Z tego co wiem, jest troszkę glonów, ale poza tym będzie, powinno być fajnie i bezpiecznie. Więc jedziemy sobie tutaj troszkę popływać, tak w ramach rekreacji, pogaduszki, no i żeby było fajnie. Także do zobaczenia na miejscu. No i słuchajcie, wygląda na to, że jestem jako pierwszy. Zobaczcie, deska już się pompuje. Ostatnio kupiłem pompkę taką. Także ja teraz mogę sobie spokojnie nagrywać wideo, podczas gdy się deska pompuje. Zobaczcie, kanał wygląda tak. To jest miejsce, gdzie jest klub wioślarski. Tutaj za mną, kiedyś wam już go pokazywałem. I stąd, dlatego tu jest fajny pomost i stąd tutaj sobie startują różne kajaki. Zobaczcie, jest trochę jest niestety glonów, ale z tego co wiem, w tamtą stronę jest gorzej. My będziemy płynąć pod mostem w tą stronę, w stronę pubu Double Lock. Także zobaczymy, jak tam będzie. Mam nadzieję, że uda się przepłynąć. Im bliżej miasta, tych glonów jest mniej. Więc zobaczymy, jakie będziemy kondycji. Do Double Locks jest około kilometra z kawałkiem, więc jak tam sobie dopłyniemy, to najwyżej, jak będziemy chcieli popłynąć dalej, możemy zabrać deski, przenieść dookoła tamy i wtedy sobie popłyniemy dalej. W mieście już w ogóle nie będzie tych glonów. Także zobaczymy, jak się uda. Ostatnim razem założyłem tylko te, zobaczcie, założyłem tylko te boczne dwa te płozy. Teraz założę jeszcze tą środkową, zobaczymy, może nie będę ciągnął za sobą tyle tych glonów. Czekamy na resztę, aż dojedzie, deski się popompują i będziemy walczyć. Zaraz założę, słuchajcie, kamerkę na wiosło, bo na wiośle tutaj mam mocowanie. I jeszcze go nie przetestowałem, ale stwierdziłem, że to będzie fajna opcja, bo wiosło może wtedy działać jako selfie stick. Także zobaczymy, czy to tak będzie działać, jakbym chciał. Ta kamerka działa też głosowo, można ją uruchomić, że ja jej powiem, żeby zrobiła zdjęcia, bo zaczęła nagrywać. To takie mam, taką mam cichą nadzieję, że uda się tak zrobić, że ja jej będę mówił, żeby zrobiła zdjęcie i ona nam zrobi zdjęcie i albo nas nagra fajnie i tak dalej. Okaże się w praktyce za chwilę. Zobaczcie, jadą sławetni Mencele. Mencele są tylko. Proszę, może się nie wpakują do wody, jak będą tutaj koło mnie parkować. Dawaj, dawaj, cofaj, cofaj. Teraz patrz, co żeś narobił. Dzień dobry, witamy, witamy. Jak stadion w sumie rano. Tak, proszę, z kamerką już tutaj, przyszykowana. Proszę, proszę, cześć, cześć. No, ale wy to macie, zobaczcie, jakie dechy mają. To takie same jak ty. No dobra, słuchajcie, ostatnie ujęcie. Proszę, Mencele w akcji. Zasuwają tutaj. Także zaraz wchodzimy na wodę, ja kamerkę przełączam na wiosło i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie mnie słychać w ogóle, czy będzie to widać jakoś. Także do zobaczenia na wodzie. Jadą, Adamiki też jadą, tutaj proszę. Jeszcze raz. Desek narobili. Naprawdę. Wszyscy oczywiście powinniśmy mieć w Bluefinie zniżkę. Atakujemy Bluefina właśnie, żeby jakieś zniżki. Tak. Słuchajcie, trzeba sobie zrobić zaraz takie zdjęcie wspólne wszystkim. No, jesteśmy na wodzie, wchodzimy już sobie tutaj, zobaczcie, wszyscy są. Także zaraz płyniemy tutaj pod wiadukt. Pod most zwodzony, nie wiem, czy na nas otworzą. Ja nagram wam, bo może akurat spadnie. No, zobaczcie, wszyscy na bluefinach. W końcu można się nagrać też. Ze sticka. Ale ten stick jest dobry pomysł. Tutaj jesteśmy już przy pubie, jak wam ostatnio też pokazywałem.
Double lock, pap. Na razie idzie spoko. Nikt jeszcze. To jest vlogowanie od kuchni. No, vlogowanie od kuchni. Tutaj proszę, druga kamera. Także zaraz zobaczymy. Nikt jeszcze w wodzie nie wylądował. Nogi już trochę bolą. Przepłynęliśmy kawałeczek. Także jest spoko. Kamera, jeśli mnie słychać, to się sprawdza. A teraz pewnie będziecie bardziej słyszeli niż mnie. Ale spoko, może tak być. Także wiosło służy jako selfie stick. Mamy pierwszy wypadek. To jest tak, jak się wujka Marcina nie słucha. Mówię najpierw na kolana. Nie, ja zejdę tak. No i o, tutaj proszę, gość w wodzie. No, a my już jesteśmy przy pubie. Właśnie się szykujemy tutaj do zejścia. Mniej dramatycznego. Przepłynęliśmy. Ile przepłynęliśmy? Nie wiem, ile przepłynęliśmy. Tak to tu wygląda. Jak na surfingu. Zobaczcie, a za nami jest Tama. Wychodzimy na chwilę odpocząć. No i zobaczcie, dopłynęliśmy, już jesteśmy koło pubu. Tutaj cała kolekcja paddleboardów z Bluefina. Także żywa reklama. Pozdrawiamy firmę Bluefin. Jakbyście chcieli nas sponsorować, to bardzo chętnie tutaj. Tu jest nasz pub. Tam możemy, słuchajcie, dalej przenieść deski za Tamę i dalej sobie tam popłynąć. Ale dzisiaj już chyba nie będziemy dalej płynąć, bo Artur wpadł do wody i mokro, zimno. Także prawdopodobnie przy następnej okazji. No, ale fajnie. Powoli się zbieramy z powrotem. Moją wam jest super fajnie, jak jest kilka osób. Przynajmniej można sobie z kimś pogadać. Jest weselej. Nie tak jak sam zazwyczaj pływam. Lipa. O, proszę, mentor podpływa. Nie ucieknę. Ja tutaj... Później będziesz oglądał mojego vloga i będzie takie, wiesz, a gada za chwilę, chlup. Także zapraszamy do Exeter na kanał. Można wpaść do nas do kawiarni, coś zjeść, a potem popływać tutaj. Można wpaść do wody. Zobaczcie, jakie obcowanie z naturą. Całe stado łabędzi sobie tutaj przypłynęło. Właśnie mówiliśmy, że tam po drugiej stronie jeden taki koło nas pływał. A tutaj całe stado, mama, tata, kilka małych. Ostatnio już je widziałem, jak bywały. Były tutaj, a jeszcze były dużo mniejsze. No już powoli kończymy. Auta nasze już tutaj stoją. Tam jeszcze reszta płynie z podmostu, na koniec wyjeżdża. Więc super było. Poza którym nikt się nie utopił. No, powoli wychodzimy. Spuszczać powietrza z desek. Pakujemy się. No i to by było na tyle. Popływaliśmy sobie. Fajnie było się spotkać, razem sobie popływać w większym gronie. Jest godzina 10:13, dalej niedziela, a ja właśnie jadę na chwilę do domu, tylko zostawić tam jakieś panele i jadę po naszą przyczepkę, bo jutro wyjeżdżamy do Top Tricks w północnym Dewonie nad jezioro Tamar. Także jutro będziemy znowu pływać. Miałem deskę wymyć, bo taka trochę się upaćkała po krzakach tam pływaniu i tak dalej, ale chyba nie będę jej mył, bo jutro i tak będzie w wodzie, więc chyba przetrwa jakoś, a jutro po pływaniu koło przyczepy będzie dostęp do wody, ale ciemno, będzie dostęp do wody i będzie można sobie ją spokojnie wymyć. Także wezmę może jakieś mydło delikatne i ją sobie wyczyszczę, żeby była super czyściutka. Także jedziemy po przyczepę. No i przyczepka już podpięta. Wszystko elegancko. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Cały zestaw, światełka się palą. Wszystkie. Tutaj jest super camper van. Czasami jeździ, czasami go nie ma. Także niestety nie widać nic w środku, co tam się dzieje. Podejrzewam, że jest wypas w środku. No, a my jedziemy postawić przyczepkę pod dom. I pakujemy się na jutrzejszy wyjazd. Zobaczcie, jakie. Niezwykle to przyczepę, co? Znaczy, to nie przyczepę, to camper van. Cały hotel pewnie. Także to tyle. Trochę popływaliśmy. Jest 11, później jeszcze gdzieś do grilla idziemy do innych znajomych. Także dzień będzie busy, ale już przestaję nagrywać i do zobaczenia w następnym vlogu.